Dobra. Kolejną robotą będzie wylanie wywaru. Które to te, dobra. Włączmy amortyzację. Sprawmy się. A chwila. Akcja. Piosenkę wyciszyć. Dziennie idzie gdzieś 4-6 tysięcy litrów wywaru. Cztery są dawane z rana. Cztery są dawane z rana i dwa na wieczór. I to lejemy normalnie na futer. No i tak by się, żeby lać go paszowozu, to by się jakaś, nie wiem, gęsta zupa zrobiła z tego. Siema. No siema. Świeżo wysypany futer. Nie, ile pół godziny temu go wysypał. A nie, nie, no. Może 20 minut. O, zgarniesz, prawie idzie. Teraz sobie przejedziemy na drugą stronę. Jak w czasie dojenia lejemy wywary, to jedna beczka na tą stronę, druga na tą, ale na nowej części, nie na starej. A tak jak przed dojeniem, to jest rozlewane na całą długość. Czekają, wyczekują wywaru. Też był kolejny dzień pełen roboty. Chyba jest uwalona od wywaru z tego względu, że czasami piją i tak podniosą łeb i później wszystko leci na ładowarkę.
już tych robót nagrałem, to tamto co by to jeszcze zostało? Przewożenie cielaków też nagram, bo dzisiaj mieliśmy się za to brać, no ale oczywiście plany się trochę pokomplikowały, nie daliśmy radę. To w sumie to, co dzisiaj nagrałem, zrobić jeden vlog. Później pracę przy cielakach, to też byłby kolejny vlog. I co tam by zostało? Co najwyżej z tego mieszania futru? Coś pokazać? Jak byłoby za mało, to może bym dograł jeszcze do tego z czyszczenia waltry. Jeśli rzeczywiście w przyszłym tygodniu to wypali i to będę waltry czyścił w środku, w kabinie. Aha, jeszcze to dojenie trzeba nagrać. Znaczy no, trzeba, bo udałoby się raczej. Ale co z tym dojeniem, to nie wiadomo, bo to jednak no... Lepiej przemyć, znaczy pokazać już, jak kala jest przemyta, aniżeli przed. To tam co jakiś czas myjemy halę udojową. Dobra, starczy im teraz ten wywar, znaczy ten wywar, tą beczkę zawieźć z powrotem do rzędu, wziąć kolejną, no i wylać na drugą stronę. No jak dają 4 wywary, to jedna beczka na jedną ćwiartkę przychodzi wtedy. Dobra, budki mamy już wszystkie poustawiane. Te co są puszce, to sobie je jutro albo pojutrze, bo jutro mają brać krew do badań, to prawdopodobnie nie będzie czasu aż tyle, bo sobie pościelam. Daszki na wiaderka też sobie pozakładam już na spokojnie. No, w sumie na edek cielaki będę tu pójdzie to pozakładać. No a teraz bierzemy się za ścielanie. Tutaj trzeba, otwieramy sobie, gdzie są pełne. Przełożyć tego. Teraz miałem taki trochę mindfuck, że jest sielak. Co jest? Orzeszku. Ziuty. Dobra, idziemy sobie po ładowarkę. Przestawić bala tutaj.
Tu mamy zapięte do wakera. Nic, bardzo dobrze. Na szybko, bo zaraz będzie, zaczynamy doić. Zdojenia tam jeszcze nagram, tylko tak jak mówiłem, no jak będzie ta hala umyta, jutro raczej będzie ciężko. Spokojnie. Dobra, widły to wrzucić do kosza. Nie wiem czemu akurat ten kosz tutaj jest, to go postawił, ale mniejsza z tym. Wyglądają. Wcześniej tamta pierwsza budka, co jest otwarta, jak była przestawiona, ja tak przyjeżdżam, wziąłem jedny krokodyl, przyjeżdżam z drugim, zawiozłem trzeci, tak się patrzę, kurde, cielak se lata, nie? A se wyskoczył tutaj przez okno i se zaczął paradować. Pierwszy raz to zawsze trochę więcej tej somy dajemy. A później już kolejne to w zależności od tego, jak mokro mają. Jeszcze na sam przód trochę sumy. No, gdzie lecisz? Dobra, jedną budkę mamy.
tutaj już te widły. Zaczyna doić. Wartki jest. O! Kaczki kaj słychać. Dobra, jeszcze jedne widły. Kolejna będzie posielana. To będzie tyle ze ścielania. To w sumie z tych budek będzie osobny vlog. A tutaj ja ostatnio nagrywałem, że mam ujęcia. Kurczę, teraz nie pamiętam, bym musiał obejrzeć. To do tamtego się po prostu coś jeszcze podrzuca. I to będzie czwarty, jest piąty, szósty. No, myślę, że góra 7 vlogów będzie z codziennych obowiązków. Więc o, chyba za dużo. No. Więc myślę, jeszcze z tego paszowozu trzeba coś nagrać. No, to tam jeszcze trochę materiału będzie. Tak więc na tą chwilę się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie.